Halo, dobra, jestem. Czekajcie, dosłownie chwilę, bo zdarza się u mnie tak, że są robione rzeczy na ostatnią chwilę, nie inaczej jest i dziś, nie inaczej jest i teraz. Zatem tak, nie ma dzisiaj DIM, bo już gdyż, ponieważ przygotowuję się do egzaminów swoich poprawkowych, zatem jesteście skazani na mnie tylko i wyłącznie. Oto i ja. Witam. Jutro przychodzi mi gąbka na tego chujka, więc będzie wytłumianie tych wszystkich dźwięków. Zatem przyjemniej będzie mnie pewnie słuchać i dla mnie to też będzie wygodniejsza opcja niż popfilter, który jest po prostu niewygodny. Już się z wami witam, czekajcie. Ty też tutaj czekaj. Wytłumianie beatboxów. Jo. Cześć Icoro, cześć Sebastian, cześć Oxide, cześć Damian, cześć Zezik, cześć Tate, hej Tate, witam Tate. Cześć Bricky, witam serdecznie. I jedziemy. Ścina kolegę trochę. Czy to jest śmianie się ze mnie, że mówię po prostu tyle razy, że się witam? Wyśmiewasz się z moich dobrych intencji. A, na kamerce już jest okej, już powinno być okej. Dobra. Ostatnio jak byłem w tym miejscu... Okej, dobra, to może zacznijmy od jednej takiej rzeczy. Mianowicie... To jest prawdopodobnie... zapis sprzed mojej sesji grindowej, która skończyła się w 1:06, jak widać. Ale może wczytam sobie state'a, który był sprzed tej sesji grindowej. Ponieważ... zanim... Jakby to jest miejsce, w które nas wyrzuca, jak wczytamy save'a po lidze Pokémon, nie? To było moje party. Żabol dostał 8 leveli, a potem mi się odechciał grindować i zapomniałem do tego wrócić. No cóż. Najwyżej będziemy trzymać kciuki, że całe Kanto będzie wrażliwe na Dragon Type'y. Tak czy inaczej. Jak schodzimy na dół, to ta obca kobieta mówi nam, że profesor Elmo ma dodania nam coś. Chodźmy zatem. Zobaczymy, co Elmo ma do zaoferowania. Elmo do zaoferowania ma... bilet SS! Dzięki któremu możemy łapać Pokémony w Kanto. Dzięki temu, że posiadamy bilet SS! Możemy iść do Olivine City. I w tym momencie, jak odebrałem to jakby zacząłem grindować i wygrindowałem żabola do 50 i stwierdziłem, że naprawdę nie chce mi się grindować. O, sorry za to, przepraszam. Chciałem sprawdzić, czy bot działa na pewno na tym, na Sevalionie, czy mi streama ogłosił, dobra. Zatem najlepszym miejscem mimo do grindowania w tym momencie była Droga Zwycięstwa, zatem dlatego jesteśmy tu, mając na koncie 50 levelu żabola i tak jak mówiłem, nic więcej, bo stwierdziłem na potrzeby grindowania, że odpuszczę sobie Exprera, co było idiotyczną decyzją do podjęcia, no ale co zrobić. Po prostu chciałem, żeby szybciej wlatywał Exp dla tego żabola. Ja musiałem mieć wizualne przekonanie, że idzie szybko, bo inaczej bym jebla dostał. Jack Garland dzwoni, żeby mi powiedzieć, że idzie zabić chaos. Dobra. Zatem... niestety, jeżeli chodzi o pokrycie słabych... bullshit. Słabych punktów mojej drużyny nie udało się, sprawdzałem TM-y dostępne w Goldenrod. I żadne TM-y nie okazały się być użyteczne dla pokrycia naszych sobie punktów, więc zostaje niestety na razie tak, jak było.
Czyli trochę cienko, no ale cóż. Zobaczymy, jak będzie w Kanto. Jaki plan na dziś? Dzisiaj płyniemy do Kanto. Dzisiaj idziemy na SS. Żeby popłynąć... Zobaczmy, gdzie tu jest Goldenrod, Cherry Grove. Do Olivine mieliśmy płynąć. Tu jest Olivine. O, to jest Safari strefa. Tak czy siak płyniemy do Olivine. W najgorszym wypadku będę łapał po prostu w Kanto jakieś nowe poki, które może mają lepsze movesety. I ja jakoś grindował. Tak czy inaczej. O, czy to profesor Oak? Tak. O, i dostajemy National Dexa. Fantastycznie, więc teraz nam się załapią te wszystkie Pokemony. I tak, Oak mówi, żebyśmy wpadli do badawczego instytutu w Paletown. Nie omieszkam skorzystać. I mamy National Dexa. Ja pierdu. 380 widzianych. Bogato, bogato. I o to chodzi, i o to chodzi. Muk. Dragon Mac, let's go. Robi wrażenie. Nie ma... O, widzieliśmy Mewtwo gdzieś, niesamowite. Naprawdę? Ciekawe. A to nie pokazuje... Pamiętasz tego gówno Sabwepona Sodden, co latał kątami? No, tak. Tego, co się tak odbijał, nie? Cokolwiek by to nie było. Któryś trener miał. No i guess. Jesteśmy ostatnim pasażerem, tak. Ledwo co zdążyliśmy. No i płyniemy. Płyniemy do Kanto. I musimy poszukać dziewczynki. Ale zanim... To musimy się zorientować, gdzie tu można walczyć. Bo oczywiście chcę podbijać. Dobra, to jest ten ziomek. Umiesz sobie wyobrazić, że w grze zerwanej mocy na Castlevania, która jest grunt Horde Killer, ta broń jest sprokowana w chuj. Potrafię sobie wyobrazić. Zwłaszcza jeżeli, powiedzmy, jej cyferki są trochę zbuffowane. To jest... Wydaje mi się, że może działać na zasadzie podobnej co... laser w kontrze, który jest silną bronią, tylko... Zdaje się, trzeba umieć jej używać. Riczki Jonathan wysłał manki. Super. Okej, padł. Charizard. Dobra, złożył się. Szabrujemy po tych pośmietnikach jak prawdziwy trener Pokémon. Let's go. Rocker Dudley, jest Lapras na 40, nie jest źle. Focus Energy, no dobra. Ja tak mogę. I'm not a baby. Jebany Arceus! Wy ty fy! Oksaj, tak jak mówiłem, ja nie za bardzo miałem okazję nawet posiedzieć i nie chciało mi się siedzieć przy pokach. Po to, żeby dostosować movesety. Sprawdziłem TM-y tylko. Żeby zobaczyć, jak to wygląda. I z TM-ów nie było nic ciekawego, bo ja uważam, że party nie jest złe, no tylko po prostu ma zły moveset i nie da się go za bardzo dostosować, niestety. Matki Pek, witam serdecznie. Dobra, Special Rent składa tego Arceusa. I Extra Sensory chyba radzi sobie z Furetem. Cześć, Luna. Pokemon. To jest ten, mam złą nazwę streama ustawioną, bo to powinien być stream z Pokémon Legends Arceus.
Ewidentnie. Kurde, ale powiem wam, zagrałbym w Arceusa. Tak, dzisiaj nie ma Dim, bo uczy się do egzaminów. Zatem jej nie ma. Zagrałbym w Arceusa, bo dużo ludzi mówi, że jest takim powiewem świeżego oddechu dla serii. Jestem w stanie w to uwierzyć. Co tam, ziomek? Do spania. Może ma coś ciekawego w koszu? Nie. Zatem... O, okej, to możemy się wyspać. Tutaj mamy chyba kompa, żebyśmy mogli sobie wymieniać drużynę i tak dalej. Schoolgirl Donna, Sableye. O kurde. Ale ładnie tutaj Slash Bomb podziało. Haunch Crow. Not very effective, ale przynajmniej poison jest. Torchic. Znaczy, my jesteśmy jeszcze na łódce płynącej do Kanto. To nie jest jeszcze takie Kanto właściwe. Nie będę nikogo hehe kantował, że to jest... Nie, dobra. Stop, stop. To nie jest żart, który chcę kontynuować. Dość. O tak, ziomek ma chorobę morską, więc z nami powalczy. Let's go. Huntail. To jest logiczna rzecz do zrobienia w takich sytuacjach. Krabi. Krabi Patty. O Boże. Czy ona ma Wonder Guarda? O, fuck. Nie. Nie, ona ma Wonder Guarda. Aj. O, okej, dobra, fly. Uff, dobra. Także udało nam się. Czyli Shedinja ma Warner Guarda po prostu. Dobrze wiedzieć. Tym razem pociąg magnetyczny brzmi jak dobra opcja. Czyli tutaj był tylko gościu, który żigął. Muszę znaleźć kolejnego ziomeczka. Dla innego ziomeczka. O, o co im chodzi? Czemu oni mają tyle Arceusów? Ha? Czemu ja tak finczuję? Excuse. No tak mało full restore'ów, are you serious? Ja tyle tego zużyłem na ligę? Ok, 51 poziom. Don't fuckle with shackle! Ok, Aurora Beam super effective, o to chodzi. Czerwony był rozczarowujący, w sensie red? Rozczarowujący? Dlaczego? Gdzie jest nasz obibok, który się obiboczy? W razie mogę sobie podleczyć poki, skoro to i tak jest za darmo praktycznie. Nie była to drona walka, to też I guess zależy od tego, jaki masz party. A tu jest chyba ten ziomek, który się obiboczy. Tak, to on. On spał. Metang. O, Thunder, kurczę, dobry ruch. Jusklas już ma 43. Diglett, trio. Team! Cześć. Zainwestuj w pogodę. Właśnie, trzymamy kciuki, też powodzenia. Rozpierdziel to. Jesteśmy w pokoju silnikowym. Z silnikiem. Pokój silnikowy z silnikiem.
Let's go, składnia! O to chodzi, Granbull. Nie powiem przyjemniej, jeśli chodzi niż po elitarnej czwórce. O wiele przyjemniej. Elitarna czwórka to był taki po prostu kop w jaja. Niesamowite. Okej, to jest ta dziewczynka. Musi się gdzieś tutaj kryć. Może w koszu na śmieci XD. Elo 620, cześć Plasek. Ian, nie teraz, szukam małej dziewczynki. Podobno jest gdzieś tu. Ale ja tego nie widzę. Jest dobrze ukryta. Trzymaj się ciepło. Aha, tu jest. Zostaje Metal Coat. Aha. Okej. I jesteśmy w Vermilion City. To było bardzo szybkie. I jesteśmy na brzegach Kanto. Z drogi! Zejdź mi z drogi. Ach, piękne miasto Vermilion. Piękny Saikyun. Saikyun lubi wodę. IGN ocenia go na 7,8 na 10. Niestety. No i co? Naszym zadaniem jest teraz rozpieprzyć okolicznych trenerów. Okolicznych gym liderów. Ale zanim... To gdzieś tutaj chyba było coś do zrobienia. Można wejść do klubu. Pokémon Bayleaf, czyli dotarły już do nich Pokémony z Johto. Nie było tego, jak graliśmy w pierwszą generację. Okej, dostaliśmy Rare Candy. Możliwe, że on nam jeszcze coś daje później, nie jestem pewien. Ale wydaje mi się, że ktoś tutaj coś daje ważnego, więc chciałbym po prostu pogadać ze wszystkimi, żeby się upewnić. Nie pamiętam za dobrze części Kanto. Gości od Magikarpiów, nie dziękuję. To nie jest zdrowy fetysz. Co jest? Ja tak niechcący! Rose Raid! Złapałbym w sumie. Spróbujemy. Okej, okay, nice. Dragon Water. Water. Wiem, że nie ten. Nie ewoluuje. Likę. Czy ja w ogóle chcę to nazywać? Pewnie nie będę korzystał z niej. To jest ona. Dobry wieczór, witam. Ja teraz spierdzielę ten nick, bo nie umiem czytać, ale... Norepine Prince. Emulator. Czy... emulator, nie mam karda. Miałem DS-a. Sprzedałem.
Mówię, i tak nie będziemy z niej korzystać. Na pewno nie będziemy z niej korzystać, na 100%. Na 5000%. Co ona może mieć za ruchy? Co ona może mieć za ruchy? Mówię, ja jestem przekonany, że nie będziemy z niej korzystać. To będzie absolutne barachło. Aquaring, Screech, Odor, Sliff i Poison Jab. Dragon Water. Ale potężny Pokémon, let's go. Czemu ja tej palki nie korzystam? Czy ta palki ma aż tak dziadowskie ruchy? Nie są tragiczne, ale wymagałaby grindu. Pewnie by się czegoś nauczyła nowego przez ten czas. No nic. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o Rose Raid i jej użyteczność. To co, gym? Idziemy do pierwszego gyma, zobaczymy co ma... Okej, okay, od norepinefryny. The more you know. Norepinefryna, amina sympatykomimetyczna powstająca w warunkach fizjologicznych pozazwojowych neuronach adrenergicznych i komórkach chromochłonnych. Okej, okay, dobra. Norepinefryna mnie zabija. Im więcej będę czytał, tym większa szansa, że się zakrztuszę na śmierć. Nie róbmy tego. Ja nie umiem, dzisiaj nie umiem mówić. Znaczy dzisiaj, to nie jest w sumie nic nowego, ale... Będę pamiętał. Na pewno. Obudzę się w nocy o trzeciej i powiem, że norepinefryna to jest hormon taki. To wyniosę z tej cennej lekcji. Dobra, a teraz jeżeli mówimy o lekcji, to czas dojść na łóżkę z tym trenerom. Czym ja chcę to robić? Może weźmiemy Gotika na wstęp. Who knows? O, to będzie double battle. O Boże, Tyranitar! I Pelipper. Okej, okay, dobra, może być i tak. Tyranitar się ładnie złożył. Pelipper trochę gorzej. Nie powinienem aż tak przyspieszać, I swear to God. Iwan! Czy jest możliwe zrandomizowanie działania przedmiotów? Nie jestem pewien, wydaje mi się, że nie. Chcę wierzyć w to, że nie. Bardzo chcę wierzyć w to, że nie. To co, ekstra sensory na Tyranitara i to powinno go wykończyć. No dobra, faktycznie, bo to był super efektywny ruch na Tyranitara. O, Ohoh dostał poziom i ma Mirror Move. Podziękuję. Da. Czemu to jest flying? Pokażę stopy? Nie. Akszy nie mam skarpetek, więc to byłoby naruszenie mojej prywatności. Nie. No dobra, Pelipper. Może skasujemy po prostu Pelippera dwoma atakami. Czemu nie? Ale Bob. Nawet nie musiałem ten... O! A, bo to Ohoh używał Sacred Fire, okej. Okay. Walot. Okej, okay. Aura Rabim ładnie podziałał. Ile oni mają Pokémonów? Pewnie każdy po 3. Nie zdziwiłbym się, gdyby tak było. Nice! Udało mi się wykminić słabość. To już nie było tak dobrze. Tentacruel. Ile oni mają Pokémonów? Halo!
Okay, Juskles na poziomie 44. Bardzo ładnie idzie jego rozwój. To poszło w miarę przyzwoicie. Niestety Gothic trochę nie domaga. Ale to zrobimy taki myk, że weźmiemy sobie Expressera i damy jemu. I może Juskles by trochę podlewelował. Że mu współczuję, naprawdę nie ma za dobrych tych ataków. Trochę wpędziłem się w kozi róg z tym, że dałem mu tyle HM-ów, nie powinienem był. O, no tak. No, emulowanie hard goldów, let's go. Ten człowiek przed kamerką nauczył mnie takich chorych pomysłów. Ale jakich? Co ja nic nie robię, ja tylko gram w gry. Co ja takiego zrobiłem? Dobra, mniejsza o to. Robiłem duże rzeczy w swoim życiu. Puragli. O, nice, super effective. Let's go. Restore, I don't care. Brr. Hard goldy są takim notorycznym, problemowym dzieckiem emulacji. Blisko jest tu, gdy dumbę zajera. Tak, no cóż. Na chore komplikowanie. Naprawdę? Jak to? Dlaczego? Co ja takiego zrobiłem? Platinowy chyba się lepiej Wydaje mi się, że hard goldy są jedynym takim problematycznym obiektem. It's very effective. Bonresz może być. Draco Meteor, o nie! Oh, don't die. Grappa, let's go! Może Doom Desire? Nie pojebało was? Przypadkiem? Okay, idziemy podleczyć. A Damage Shuffler, Sequence Breaky i ten Randomizer. To jest sposób na urozmaicenie rozgrywki. Nie na jej skomplikowanie. Rando to super zabawa jest. Zwłaszcza jak masz poki, które mają takie sobie ruchy na wykokszoną elitarną czwórkę. Jedną z najłatwiejszych chyba elitarnych czwórek w Pokemonach zresztą. Co ja mogę powiedzieć? Dobra. Szukamy guzika. Nothing here but trash. Szukamy dalej. Czy jest jakaś sztuczka na ten... na ten gym, na zagadkę tutejszego gymu, czy... No Boże, 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 nie wytrzymam. Miałem dwie możliwości! Right next to it, no właśnie. No, dobra, mamy to. Skill issue. Przysięgam. Dobra, ale jak już mówimy o skill issue, to zaraz zostanę zczekowany przez Serge'a. Ciekawe, jakie on ma poki. Joe. O Boże, to Jojo. Ranger Joe. I zaczynamy od Shiftry'ego na 51, także przyjemnie. I jeszcze Intimidate na dodatek.
Okej. Fair enough. Secret Fire przynajmniej ładnie podpalił. Aurora Beams Perfective. Nice. O to chodzi. Heatran. Weź skrycik. I kolejny Aurora Beam powinien skończyć robotę. Nice. Dobra. Flipper. No okej, okay, umieram. Czas na podmiankę. Nice, dobra, ekstrasensory ładnie porobiło. Kolejny Shiftry, co było u niego? Kto go bił? Oho, go bił. Tylko z czego? Jezu, ja i moja pamięć! Aurora Beam, czyli Ice. Czyli grapa powinna wystarczyć. Bo to jest Ice Punch, no? Pidgeot! Co jest twoim problemem? Ewidentnie na ekstra, nie ekstra sensory. Dark Pulse, Ice Punch? O nie, spanko! Ice Punch, let's go! Full Restore, uwaga! Oczywiście. Ja może też skorzystam, biorąc pod uwagę, że tutaj jest blisko zgonu, a grappa mi może zagwarantować zwycięstwo. I porobione! Okej. Zobaczcie, jak dużo dają słabości. Ja byłem underleveled na ten gym, bo Pidgeot miał 53, mój Pokémon na najwyższym poziomie to 51. Zatem... To, że miałem słabości w kieszeni, bardzo mi pomogło tutaj. Jesteśmy temat 34, który jest Metal Sound. I on... Easy, let's go. Saffron będzie naszym następnym kierunkiem. Tylko sobie podleczymy poki. Niech grappa na razie leveluje w takim razie. Wydawało mi się w ogóle, że trenerzy w Kanto są słabsi, nie wiem. W sensie nie mówię, że to źle, że są silni, ale po prostu wydawało mi się, że są słabsi. Czy to może po prostu było coś, co... To jest special move. I nikt nie może się go nauczyć! Nie wierzę w to! O, najgorzej. Banet na 14? Niesamowite. Lopani. Z Dragon Claw. Psychic. Kurde, chciałem powiedzieć, że ją złapię, ale na szczęście dostałem krytem i mi się odwidziało. Staraptor, no chciałbym wziąć, ale to już jest ewolucja. O. Flygon i Ursaring. Nice. Okej, mało to dało. Jedno z drugim. Dark Pulse bardzo ładnie porobił. Więc... może Rock Smash? I Dark Pulse na Flygona. Okej, fair enough. Let's go, Benis, let's go. Looks like we got bounced.
Powiem wam tak, nie mogę się doczekać czwartku, nie mogę się doczekać odsłuchiwania ścieżki dźwiękowej z Pixel Remastera. Jutro wychodzi gra i mam nadzieję, że soundtrack już będzie gotowy. Będzie też gąbka, także powinno się być mnie przyjemniej słuchać, mam taką nadzieję. To zobaczymy. Co z Lili? No tak jak mówiłem na podcaście, że Liliki robią sobie przerwę tygodniową. Po prostu. To jest problem do rozwiązania przy elektrowni. No to pamiętam te kwestie. Tak, jeżeli naprawimy prąd, to również wróci Magnet Train. Tak, we czwartek będziemy odsłuchiwali wspólnie razem z Shinem. Także 3 godziny pewnie nam zlecą tutaj, bo to wydaje mi się, że łącznie chyba OST oryginalny ma tyle. Teraz zresztą zobaczymy. FF6 OST. Ile on ma? Music of Final Fantasy 6. Pełen soundtrack, czyli original sound version, ma łącznie... Tak, to są 3 godziny, 58, nawet więcej, 58 minut dysk pierwszy, 57 minut dysk drugi i 72 minuty dysk trzeci. Z tym, że dysk trzeci to jest Dancing Mad, który ma 17,5 minuty i ten zakończenie, które ma 21,5 minuty. Czym jak bogaty to będzie OST, ile on będzie miał długości? No pewnie podobnie, no. Dlaczego miałoby być inaczej? Biorąc pod uwagę, że to jest dosyć wierny remastering. Byleby było dobrze zrobione Dancing Mat. Proszę, błagam. Szybki przegląd internetów, jak już jestem na nich. I wracamy do gry. Jesteśmy w Saffron. Nasze party jest w pełni zdrowe, zatem idziemy. Tu jest Silvko. I co, czy mamy tutaj coś ciekawego? Jesteśmy upgrade, czyli coś dla Porygona, z tego co pamiętam. No ale dopóki nie rozwiążemy problemu z elektrycznością, to nie możemy przejechać się windą. Do zapamiętania. To jest Mr. Psychic. Tema 29. Chciałbym, żeby to był Psychic, ale to jest Discharge. Beniz ma Discharge'a, ale również inne nasze Pokémony mogą się tego nauczyć. Co on ma w ogóle za ruchy? On ma... Surf Double Kick, Steel Wing i Flare Blitz. Jest to chyba zestaw, którego chciałbym się pozbywać koniecznie. Zwłaszcza, że no ja mam Pokémona z Discharge'em, więc może na razie niech to zostanie. Może się jeszcze przydać. Szkoda, że nie Psychic, though. Ja naprawdę lubię ten ruch. Jest bardzo prosty w użytku i bardzo silny. Okej, zdjęcie, let's go. Ale piękne. Tu jest ten Magnet Train, z którego nie możemy skorzystać. To jest Copycat. Blissey. Banette.
Tutaj chyba będziemy mogli później podejść, żeby coś zgarnąć, jeżeli dobrze pamiętam. Dobra, nie. Odejdź. Saffron City. To jest Silvko, to jest market, może wejdziemy do marketu. Co dobrego na kolację? Floristory. A czemu nie? Kupię sobie za 20. Kubusiowe kanapeczki. Tu jest gym. I tu jest fighting dojo. A tu jest tabliczka. Pójdziemy najpierw do dojo. Żeby znaleźć całe nic. No cóż. Przykra sprawa. Do gym w takim razie. Idziemy z Sabriną. Czy jak ona tam miała? Teleporty balansu! Strongman Pansy. No to Pansy czy Strongman? Ale fajnie. Aeroblast. Ty, ja ich nie uleczyłem chyba, bo mają tak mało PP. Co ja robię? Wailord! Szpan i władca. Mega horno jest. Wracamy. Za duże obrażenia. Emocjonalne obrażenia. Emotional damage. Dobrze, można z gymów wychodzić. Wyobraźcie sobie. Niektóre gymy byłyby trochę bardziej trudne, gdyby nie dało się w trakcie ich wychodzić, albo gdyby po prostu wszyscy trenerzy się resetowali, jak wychodzisz. Takie Dark Soulsy Pokemonów. Useless. Myślę, że można Benisowi dać trochę polewelować. Jakby i tak mamy Żabola, który powinien rozjeżdżać rzeczy na tym etapie rozgrywki. Love Disc. Okay. Paralysz. Extra Sensory. Not very effective. To było całkiem nieźle. Dobra, Ursa. O Jezus Maria! Super effective, no cóż. Special very effective. Dark już zrobił robotę przynajmniej. Ej, co, to by akurat było pog dla grindowania kasy i leveli, moim zdaniem. Bardzo fajny manewr. By był z tego. Znaczy fajny, mógłby być ciekawy. Mówię właśnie głównie ze względu na to, że po prostu byłoby więcej okazji do grindowania. Gallardos. Kto na dobitkę? Useless! Nice. Nie wiem co, nie mam pojęcia co robię. Wyposażam grappę może? Claydol. Not very effective ice punch. Dark Pulse super effective za to, no proszę. Gdybyś był trenerem w świecie Pokémon, to w którym regionie chciałbyś żyć? Jaki byłby twój dream team? Nie wiem w jakim regionie. Junowa wygląda fajnie, pod takim względem, że Junowa jest chyba takim nowoczesnym regionem trochę. A jaki byłby mój dream team? No musiał to by być Charizard. Prawdopodobnie chciałbym też i Giratinę. Hmm.
Mój dream team to byłyby smoki, prawdopodobnie. Nie wiem, no Charizard, Giratina. Ja byłbym ognistym pewnie trenerem, bo miałbym Infernape'a. No powiedzmy Charizard, powiedzmy Infernape, Giratina. Powiedziałbym Dragonite jeszcze. Nie jestem jakiś bardzo oryginalny. Co ja poradzę? Tyranitar. I Rayquaza, Rayquaza. Tylko wtedy by były dwie legendarki. Ja nie wiem, czy bym tak chciał na dwie legendarki. To było już trochę zbyt OP. Cześć, Krystian. Lański Executor. Do Drio. No jakby miał być taki dream, to pewnie właśnie Charizard, Infernape, Rayquaza, Giratina, Tyranitar i co tam było szóste. Dragonite. Brr. O, dobra, możemy wrócić do centrum. Teraz nie jest aż taki problemowy Kanto segment, zresztą chyba nigdy nie jest. W normalnym przejściu zresztą. Zatem idziemy dalej w drogę po teleportach balansu. Sasasa. Dobre, treściwe. Daję likę. Jo, okej, jesteśmy przy tej Sablinie. Liike. Mia Fey. Trzy Pokemony? Special very effective i jeszcze do tego Spanko. Let's go. Meteor Mash, który jest super effective i... Zaraz Grappa idzie w pizdu, dobrze wiedzieć. Okej, okay. O, dobra, nice. Sacred Fire bardzo ładnie działa. O to chodzi. To sobie pośpię, a Wall Rain niech się spali. Cześć Samuraju. Primeape. O Jezu, co tam się szykuje. Solar Beam. Ulala, super effective. Może Gothic. Not very effective. Is też not very effective. To co, Surf? O, crit. Dobra. Wydaje się, że Surf powinien zrobić robotę, zwłaszcza, że on charge'uje cały czas. Proszę, zrób robotę. Pidgeot. Na 55 Pidgeot, nice. Not very effective. Okej, dobra, ogniste. Zrobimy tak, zrobimy full restore'a na Ohoha i on użyje Sacred Fire po prostu. No i ładnie, super effective crit i o to chodzi. Dostajemy Marsh Badge, czyli naszą drugą odznakę. I ten 48, którym jest... Pursuit. Który jest Dark 40 Power.
Cassino. No czwarta gena jest... Czwarta gena jest w sumie całkiem nostalgiczną gena. Jak tak o tym pomyślałem, miałem dużo dobrych wspomnień z tymi Splatinumami. Coś tu stoi? Nie. Okej, co dalej? Powiedziałbym, że chodźmy w prawo do... Co było po prawej? Nie pamiętam, co było po prawej. To! Straszne miasto, spooky. Lavender! Lavender Town. Skryba Malcolm. Okej. Okay. Może być i tak. Spiritum. Ja się nie leczyłem. Nie, leczyłem się, dobra. Minum. O Boże, Thunderwave. Get wrecked. Jezu, ile smoczych ruchów w tej grze. Sięgam. Z przegięcie. Paraliżyk. Dobra. Wyklepię się. Spiritum kolejny. Wiem, że się wyklepię. Nice. Rover power. O Boże, o master. Ale zdechł. Pierwsze z Dragon Pulse, że oni mogą przestać? Ja ci zaraz pokażę dobry smoczy ruch, typiarzu. Proszę. Water spout dostaliśmy. Za dużo water, mamy już dużo water ruchów. Under the water. Proszę mi podnieść poka. Grappa, 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 grappa. Ma Lucario, Infernape, Staraptor. Dużo takich w sumie ciekawych poków, jak się trochę pomyśli. Ja po prostu miałem head empty. Też bardzo lubię Staraptora w sumie. Staraptor. Scyther i Heracross mi się pod... Ja je lubię ze względu na anime. Heracross był spoko, Scyther był dojebany. Scyther w anime zawsze był taką, wydawał mi się być taką kartą, że jak odpalał, to odpalał konkretnie, ale jak miał problemy, to miał problemy. On chyba był taki wiecznie zmęczony, ten Scyther w anime, Scyther Asha. Miał jakiś problem, zraniony był, skrzywdzony, nie wiem, zupa była zasłona. Dupa z makaronem. Nie chcę Everstone'a, i tak powstrzymam go od ewolucji w Monkę. Chociaż w sumie, kurde. Kusi mnie, żeby tego Pipitara wyewoluować w Mankeya i potem Mankeya zobaczyć, czy on się ewoluuje w coś jeszcze. Ile on ma do poziomu? Bo mówię, chcę przeprowadzić eksperyment. 2963. Ile mamy Rare Candy? Jedną, prawda? Tak, dobra. To jak będzie blisko levela, to rozważę opcję pod tytułem zobaczymy, w co ewoluuje Mankey. Jeżeli w ogóle ewoluuje, zrobię po prostu save'a odpowiednio wcześnie i wtedy zobaczymy. Nie działa obecnie, nie działa. O, Venusaur. O Jezu, jakiś flash cannon. Nie, zostaw! Zostaw mnie! Doesn't affect the base. Okay.
Gothic już odpada. Gothic jest strasznym takim... mam wrażenie, jakby on był z papieru zbudowany. Honestly. Leyron. O! Mamy tą ewolucję. Czemu te poki są takie słabe? Rozumiem, że to Kanto i one tutaj normalnie są takie słabe, ale... come on. Nie teraz, bo nie zapisywałem. Sorry, sorry stary. Zapomniałem się, zapomniałem. Ech, no trudno. Następnym razem, jak nie zapomnę. O Boże, Bastion i Aerodactyl. Groźnie. Nic, nic very effective niestety. Dobra, nie ma co. Żabol, let's fucking go. Żabol i Grappa, mój dream team. Special rent, Aerodactyl się złożył jak 5 zł. Ice Punch był super effective tutaj, okej, fajnie. Mój team na synfie sprzed 8 lat. Co ja miałem w genie czwartej? Na pewno miałem Infernape'a, na pewno miałem Staraptora. Nie pamiętam, czy Gardevoir również. Na pewno nie Luxray'a, na pewno nie. Na pewno miałem Giratinę jako legendarkę. To jest 100%. A tak to w sumie pamięć mnie zawodzi, ja nie pamiętam, kurde, co miałem w genie czwartej za team. Nie wziąłem... Piplup cute. No to niezły cute Piplup. Kabutops! Idź go, Tik, idź, zatłucz go. Dobra. Jestem ciekaw, czy w Legends Arceusach bym brał ten. Brałbym. Dobra, złożył się. Brałbym ognistego startera. Co jest tam ognistym starterem? Cyndaquil? Przypadkiem nie? Idź useless. Gothic zawodzi mnie bardzo. W tym biegu. Ta, Lavender Town. Miasto creepypasty. Ale tu jest taka milusińska wersja. Pożygam się. Pożygam się zaraz. Jak słyszę, jaka tu milusińska wersja jest. Tfu! Nie! Name Raider. Belfuji w House of Memories. Wieża radiowa Kanto. I tutaj powinien być Fuji. Czy jest tu gdzieś mama Marowaka? Cubona, sorry. Pan Fuji nie robił przypadkiem Mewtwo? Nie jestem pewien. Dobra, tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Pokémony super fajne, świetne. Czy ma coś ciekawego w wieży radiowej? Nie. Bo Power Plant.
Innymi słowy, musimy ustawić te elektrownie, ale wydaje mi się, że jesteśmy już bardzo niedaleko tego, żeby to zrobić. A w Lavender nie... Nie, w Lavender nie było Jima właśnie. Kamera pt. O Jezus Maria, Rocksmash jak rozjebał. Ciekawe. I znowu zapomniałem o tym Benisie i jego ewolucji. I want to fucking die. Kolejny kameraptor zwalony. Rock Tunnel. Nie mam flasha, by the way. Widzisz, że to nie będzie problem. TM46 Explosion przez Blutacza. Let's go. I on ma teraz do levela 4868, do zapamiętania. Mniej więcej będę liczył. Och, super. Ale będzie nawigacja. Oj, oj, oj. No przynajmniej coś tam widzę. Nie dużo, ale zawsze coś. PJ! Yo! Przecież to jedyny, niepowtarzalny, we własnej osobie. Chcę go złapać, chcę złapać Regirocka. Co? No to jest, tak brzmi Regirock w tym, w filmie bodajże którymś. Okej, okay, mamy go. Un. To było takie un. Tak, był Regirock, Registeel, Regice i Regigigas. You cannot grasp the true form of Regigigas za tak. Szkoda, że nie mogę mu lautów dawać. Bullshit, że nie mogę dawać umlautów. Co to ma znaczyć? W ósmej genie dwa nowe Regii. Dziękuję. Jakie Regii doszły jeszcze? Jest Regii Eleki i Regii Drago. O, Drago! Ivan Drago, Cresselia! Nieciekawe. Nie spać, zwiedzać. Red Dragons! Hitmonlee. Hitmonlee ma balls. Ja mówię wam, Rock Tunnel bez flasha jest tak super. Encounter Raid też jest super, o Regirock. Ty chłop mocny jest. Gdzie jest Dim, żeby mi pokierować przez ten hellscape? Protek! Zabiję się teraz z tym Encounter Rate'em i protektującą się Cresselio. I swear to god, I will fucking die. 3681 exp. Un. W sumie ten XP na Regirockach na 13 nie jest taki zły pomysł. Tak, po Cresselia to był chyba Pokémon dobrych snów. Przeciwieństwie do Darkraya.
3189. Chcę stąd wyjść, mama, chcę stąd wyjść. Elekit. I tu też coś jest. Boże, a w pierwszej genie to można było spokojnie nawigować przez rok tunel na ślepo. Jakoś tak, takie było obeznanie tych jaskiń, że bez flasha można było je robić normalnie. Opinsir. Nie mam żadnej walki z kamyków? No wygląda to, że nie. Why not? A, why not? O, Hariyama. Sprawdzam ten exp. Bo ja naprawdę chcę zobaczyć, czy on się w coś dojebanego ewoluuje z Mankeya. Nie pamiętam, czy Dimmi mówiła to, ale oczywiście nie pamiętam. Jeżeli już, mam bardzo kiepską pamięć. Dobra. Nie mogę chodzić po ścianach. Jeszcze. Nie mam chyba rock climba jeszcze jako tego. HM-a. Zmienię sobie poka, może na... O właśnie, może na Benisa, właśnie, niech on ten, niech on sobie expi. Na razie, potem jak już dostanie level, to go wymienię. Tauros. Jakiś fajny odcinek z Taurosem w anime, z tego co pamiętam. W anime pierwszej geny oczywiście, bo to jest jedyne, znam te standardowe Pokémony i Johto. Po drugiej genie już nic. Ni w ząb. O, to jest ten. Mała Jinx. Bli 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 bli. Time. Nie, ja pamiętam, że w jedynce był jakiś kurde ten w jedynce, w sensie w pierwszogenowym anime był jakiś ten odcinek z Taurosem. Oso zrobiłem chyba kółko. No nieważne. Kebab boxa z Berlin. No, każdy ma swoje fetysze. Tak powiem. Lipsy Scale. To jest już któreś z kolei. O, Dugong. Dobra. Mankey. Ej, Psybeam? Jest słabszy niż Ekstrasensori. Zobaczmy, jakie on ma staty w ogóle? Nie! Nie, nie, nie! Absolutnie. Ewoluuj mi. W co on ewoluuje? To jest ten Lombre! czy nie? Ludicolo, Jezus Maria! Jaki Lombre. Ma dobre rozkminę, co do Kahana spamujemy.
Po 4 godzinach z KH1 mam tylko jeden problem, co się tam kurwa dzieje. To są dopiero 4 godziny w KH1. O mój Boże, jest mi tak przykro, ja tak współczuję. Autentycznie, autentycznie. Jedynka jest najprostszą częścią do ogarnięcia. Teraz pytanie brzmi, czy Ludicolo ma w jakikolwiek sposób lepsze staty niż... Nie ma chyba niż nasz Pupiter. Zrobię state'a tutaj. I zrobimy cofkę. Do poprzedniego stanu. A tak, 101, 71, 74, 90, 60. Teraz tak. To są głównie ruchy specjalne, więc honestly, to ta ewolucja chyba mi nawet pasuje bardziej niż gdyby został ten, niż gdyby został Pupiter. Tak ironicznie chyba weźmiemy. No bo co, wszystkie inne staty są gorsze oprócz ataku zwykłego. Defensywa jest na 71. Tu jest na 74. Special Attack Def jest lepszy, Speed jest lepszy i atak jest tylko 8 punktów niższy. Ty! Zostajemy chyba z tym, z Ludicolo! Chyba zostajemy z Ludicolo, tak. Ale się nim zdziwi. Jeszcze jakby chłop się umiał nauczyć Earth Power. O, dude! To jest też specjalny ruch! Let's fucking go. Ludicolo, mi amigo, jedziemy. Zapisujemy. Niesamowite, dobre. Go Benis. No, Earth Power, let's go. Fajnie, cieszę się, że akurat coś takiego wpadło. I z tym Earth Powerem to jest całkiem porządny Pokémon. Niech się Gothic leveluje dalej. Powiedziałbym, że ma całkiem niezły zakres ruchów i one wszystkie są dostosowane do jego silnej strony, czyli do ataków specjalnych. Plus ma wysoką specjalną obronę. Dobrze. Halo. A? What's up? To jest kolejny Pinsir. I... Mew! A mnie chce go złapać do samego faktu, że to jest Mew. Come on. Dobra, trzymaj się, Oxide, miłego.
Daj sobie jeszcze 4 próby zwykłymi pokebolami. I może ze 4 tymi great bolami. Yeah, okej. Okay. No, plan był taki, żeby... Jeżeli Mew by nie dał się złapać, to bym go zmiótł z planszy Roar of Time'em pewnie. Mew. Niech będzie i tak nie będziemy z niego korzystać. On jest dla zasady tylko. Jak już dajemy mu taką ksywkę, to jeszcze trzeba... Ubogacone. Ubogacone imo. Ale będzie smaszowane. Ale będą smaszowane skały. Let's go. No, dobra. Już se posmaszowałem. A może wyjdę stąd kiedyś? Kiedyś. O, tu jest drabinka do góry. Ale my tutaj nie przychodziliśmy, prawda? Nie, to jest totalnie wyjście, nie? Gdzieś tu. Jak nic. O! No, wyjście! Let's go, rapidash. Yo, ale przynawigowane. Woo! O to chodzi, o to chodzi. Jesteśmy w raucie 9, możemy płynąć do elektrowni w takim razie. Tutaj na Cresselia. Artillery. Kanto Power Plant, miejsce Zapdosa. Okej, okay, czyli oni chillują bombę. Okej, okay, czyli mamy ukradzioną część od generatora. Dobra, a, wiem już gdzie jest ta część. No właśnie, jest w Cerulean. Więc tam też się udamy. A żeby przywrócić i... W sumie elektrownia to jest chyba jedyny taki wątek, który istnieje w Kanto. To jest jedyna rzecz, która ten... O, Pidgeot. Która ma znaczenie jakieś fabularne. O Boże, Reggie. Ninjask. Bardzo ładnie Hail ładnie porobił. Leech Seed? Nie. Chociaż. Nie no, bo to jest... No nie, 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 nie.
Tak się nie bawimy. Tak się nie robi. No przynajmniej póki w miarę zbliżają się do takich całkiem rozsądnych poziomów. Arbok. Arbok super effective, let's go. Rhyperior. Huh. Dobrze, że mamy ruchy latające, które są bardzo skuteczne na tego typu poki. Bronzong. Bronzdong. O tak, stan sporo, kurwa. Czyli Dark Pulse jest lepszy, ha? Blastoise. Ojej. 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 Tak legitnie ojej. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Szukamy dalszych walk, bo chcę wyłapać lepę na ryj. Kolejną. W ten sposób mogę stać się silniejszy. Chodź tu, walcz ze mną. Expa, dawaj mi expa, bo... I mean, no tutaj trenerzy mają przynajmniej pokonane na rozsądnym poziomie, nie to co w Overworldzie, że są na jakimś, nie wiem, nawet na 20, nie? O pff. Chłopco podpisał na siebie wyrok śmierci, szanuję. Szaleniec. O, Beedrillo? Co może zrobić Beedrillo? Okej, Beedrill wie, że nic mi nie może zrobić. Dlatego sprawia, że próbuję, żebym sam coś sobie zrobił. Nie wyszło, na szczęście. Ten Tangrowth jest całkiem tankowaty, to mi się podoba w nim. Trafi dużo przyjąć na siebie. Ludicolo jest całkiem tankowaty pod kątem obrony specjalnej. Stuntler. Sunstone, o kurczę. Inbefore coś mi ewoluuje z Sunstone'a. Zabawnie. Nie. Mówię, byłoby ciekawie, gdyby coś mi mogło losowo Sunstone ewoluować, kurwa, co jest? Halo. Not very effective. Okej, okay, Waterfall jest super effective. Usytasy. Spell tag. Na szczęście powoli zbliżamy się do Cerulean, bo te walki robią się trochę bolesne. Oczywiście Manectric się złożył na hita. Okej. Okay. Pokémon Furibate. Dobra, ty, no to Żabol chyba dowiezi już nas do końca, co? Reszta mi się trochę poskładała. Zresztą Cerulean jest już tu, o właśnie, więc nawet nie musi nas jakoś bardzo nosić. Zatem... To byłby dzisiejszy trzeci Gym Cerulean, jakby się nam go udało zrobić? Czy ja źle liczę? Bo była... Tak, trzeci, bo był... Serge, była Sabrina i teraz byłaby Misty. Jakby się nam udało... Całkiem skrabne tempo. Bob, motyw tego, motyw... I'm very busy. I make big mistake. Bye bye a go go. Coś chciałem powiedzieć, że szybko w miarę pójdzie chyba. Okej, okay, nie ma nic. Nie ma tu Misty.
Może by się udało na przyszłym streamie, kurde, skończyć ten randomizerek. Dograindowałbym może trochę... Nie dograindowałbym poków, ale może by się udało skończyć nawet bez tego. W sumie to nawet teraz nie wiem, czy musimy iść koniecznie do tego, do... naprawiać od razu powerplant, czy nie możemy się przejść do Broka już przy okazji, jak tu jesteśmy. W planach po rando, well, jeżeli skończymy rando przed lilikami, to MGS. Znaczy MGS, Metal Gear, ten na MSX-a. Metal Gear 1 i 2 Solid Snake. Schoolgirl Crystal. Bing Chingling! Niesamowite! Bing Chingling. Doom Desire. A jeżeli, nie wiem, no skończę najpierw Liliki, to kurde, kto wie... Może God of War? Może... Nie wiem w sumie co. Co ja mam takiego w planach? Bo nie wiem, czy chcę od razu zaczynać harcy, powiedzmy. Może któryś final? Trudno powiedzieć. Co ja mam takiego fajnego w planach wpisanego? To może, żeby właśnie tak trochę zrównoważyć projekty, to może Sonic by poszedł od razu. DX i dwójka Battle by poszły. Jako mój następny. Sobie to odnotuję, że to może byłby najprawdopodobniejszy następny projekt. Dobra. W jednym z kół dmuchanych jest... Team Rocket Bye Bye Go Go? Niesamowite. Well, tak czy siak, coś jest spoizonowane u mnie. I to jest Benis. Czy znajdzie się jakaś miła sanitariuszka, która... wyssie trucizny z mojego Benisa? Okej, to... Nie. Może zrobimy to standardową sposobą, standardowym metodem. Okej, anyway. W GTA był taki moment. Tu jest Noctowl. Czy jest coś jeszcze ciekawego? Remoraid. Czy jest tu może coś innego? Nie, dobra, okej, idziemy. Sześć trenerów do pokonania, taki gauntlecik mały. O kurde. O Jezu, ale zostałem sklepany. Może Juskel z nich trochę poleweluje w takim razie. Wcześniej to był most, na moście się walili, a teraz jakoś tak scykali. Niezły kryt. Yo! Bardzo ładny fly. Ze strony mojego Agrona. Dark Agron. Dobra. Może zrobimy zmianę. Ojej. Dobra, na szczęście to był kryt. Huntail. To był też kryt. Mamy level 49. Dla naszego kolegi. Hohoła. I trzy walki za nami. To jest numer 4. I to jest Toxicroak. Niestety nie udało mi się odlecieć. No ale szkoda. Ha. To był ciekawy flex.
Nie powiem. Okej, okay, walka podwójna, numer 5 i numer 6. I tutaj jest aż 6 Pokemonów łącznie. No dobra. Dobrze, że się Żabol wybrał w takim razie, to się powinniśmy w miarę szybko z tym uwinąć. O, Unown. Unown. Unown, kurwa. Unown. Boże, ten ochoch to wydaje się być confused, ale tak naprawdę jest absolutnie w dobrej formie. O, dobra, wygadałem. Dobra, oni przegrali. Zatem tak. Wygraliśmy ten most. A to jest oszust. Zartikuno. Wow. Okej, okay, lodowy Pokemon wrażliwy na Aurora Beam, to mi się podoba. I dostaliśmy Nugget. O Boże, i chłop jeszcze ze mną. O nie, chłop jeszcze walczy. Are you serious? No dobra. Jak się bawimy, to się bawimy. O Boże, Sky Attack. Co ja biedny pocznę. Roar of Time! Ocknij się, ocknij się. Dziękuję. O, wow. Dobra, resecik. I znaczy sejwik i resecik w takim razie. Tak, 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 miałem znajdźkę, ja zaraz do niej wrócę, spokojnie. Po prostu najpierw musiałem zresetować, bo miałem zgliczowego ten Wave Incense. Wave Existence. A tu sobie możemy wrócić. A tu jest Misty. Nehe. Zepsuliśmy Misty randkę. Dobrze, wracaj do gymu, gdzie twoje miejsce. Tak, pokażę ci. Pokażę ci Pokemona. Nie takiego, co chcesz, ale pokażę ci Pokemona. Jakiegoś. Zatem tak, dzisiaj jeszcze zdążymy zrobić Misty i cholera wie, może jak popędzę na ten Pewter City, to uda się zrobić tego Broka. Zobaczymy. Na razie ogarnijmy gym. Nie będę korzystał ze skrótów, nie chcę korzystać ze skrótów. Normalnie powalczymy jak ludzie. Miss. Boże, Juskles to jest taki Juskles czasami. No to go wymienię w takim razie. Benis w sumie. Benis ma trochę do podekspienia. A on był pierwszy? Ciekawe. O Boże, Skarmory is special random. To mój ruch! Very effective. Earth power super effective, o to chodzi. A, bo on mi po prostu blokuje, dobra. Z Drift Blimem. Boże.
Udało się. Kubenis jest już trochę sklepany, zatem... Och, och. Tak, Gothic chyba ma tego Exprera, więc bym przekazał Benisowi. Bo w sumie on musi trochę podekspić, on jest teraz trochę słabawy. Primeape. Pamiętam, na co on był wrażliwy w sumie. Nie jest to istotne. Okay, Dustox na pierwszej ogień, nie powinno być nic skomplikowanego, honestly. Ach, trochę za mało damage'a. Stuntler. Jebany. Teraz gdzieś w tych kołach ratunkowych powinna być część maszynowa, tak. Dobra, no to skoro zbliżamy się do lidera, to wyciągam z kieszeni swoje dwa Pokémony atutowe. I walczymy. Walczymy z Misty, zobaczymy jaki ona ma team. Czemu ambitnie? Scarlet! Kurwa, zapomniałem, że to jest Ranger Scarlet. O nie, Bibarel, co ja biedny pocznę! O, Bibarel! Banet. Która się składa. Grappa sobie ciśnie na razie ładnie tutaj. Dobra, przestał cisnąć. Wiemy, co to oznacza. Absolutna destrukcja! Dobrze, dobrze. Znakomicie. Znakomicie. Dostaliśmy TMA 03. Iron Tail. Boże, ale chujowe są te TMA, przysięga. A zszedłbyś mi z drogi, typiarzu. Trzeci badge i zobaczymy, czy uda nam się może jeszcze zahaczyć o Pewter dzisiaj. Jeżeli w Mount Moon potrzebny jest flash, to nie. Ale chyba nie był, w Rock Tunnelu jest potrzebny flash. Co nie? Nureshi. Co bym kupił? Nie od tej Max Revive'ów, nie? No nie ma. Pewter City. Nice! Kupię sobie dużo revive'ów, bo czuję, że mogą być potrzebne. Gości się wyprzedał z rowerów. Let's go. Właśnie, bo ja w ogóle nie korzystam z roweru. To jest niesamowite. Tam jest jaskinia Mewtwo. Jest Oddish. Na ósmym. Aha, ja nie mogę z tej strony podejść do tego, no. Czyli ja muszę teraz wrócić do Power Plantu. Pa, ta, pa.
policja. Dug, dug. No tak, tutaj było to był ten domek, który był okradziony kiedyś tam. Chociaż ty czekaj, czy ja na pewno tam nie mogę iść? Nie do jaskini, bo jaskinia to jest dopiero później. Ale nie o to mi chodzi. Obama snu. Nuzlif. A, tylko 8 po pokonaniu wszystkich liderów. I nie, myślę, że może uda mi się zajść do Mount Moon z tej strony, ale nie. No bidów XD. Poziomowo pasuje przynajmniej. A przez tą małą... Nie wiem, czy uda mi się, kurde, dotrzeć do kolejnego dżiba w takim tempie. Nie chcę iść do Lavender, bo musiałbym przez skalny tunel nawigować. Tego byśmy nie chcieli. Przez tunele. Nie jestem pewien, czy zdążę zrobić kolejnego dżima, bo muszę iść do elektrowni teraz. By droga to długa nie jest, zwłaszcza, że wszystkich trenerów po drodze mamy wykasowanych. Zatem przejście nie powinno być jakieś bardzo problemowe, zwłaszcza, że robimy to na speedupie. Powerplant nie jest miastem i ja też nie byłem w Pewter, przypominam, jeżeli chodzi o to. Tutaj się nie robi od ten, od... Tutaj nie ma progresji typu Pallet Town i ten i tak dalej, nie, nie, nie. O, Mankey, no miałem go jako ewolucję tego. Znaczy jako coś, co ewoluuje później w Ludicolo. Dobra. Mamy ten 57. Charge Beam. Podobno. Kinesis. Nie, no nie, no nie. Dajcie spokój. Także prąd działa. Magnet Train działa. Także możemy teraz iść do Lavender Town. Ojojoj. Creepypasta, to jest ten creepypasta moment. Akurat w jebanym Lavender Town. Reset. Już się bałem, że będę w jakimś alternatywnym świecie, nie? Czy coś. Jesteśmy expansion card. Także mamy w Kanto programy. A gdzie jest ten? Gdzie jest ten GB player? GB sounds, GB player. A, dopiero po otrzymaniu wszystkich 16 odznak. Are you fucking serious? Nech. No nic. No nic. Czekajcie, jak mamy radyjko. I jest Pokeflute, czyli najważniejsza rzecz, którą tutaj mamy do pozyskania. Bo dzięki temu, że mamy Pokeflute,
Nie, pokryfił na. Byczunie, widzowie, byczunie. Dzięki temu, że mamy pokeflut, to możemy iść na round 12. A najpierw poszedłbym, przeleciałbym się do Saffron. W sumie, czy Saffron nie można by iść do Celadon? I tędy jakby? Bo ja wolę honestly tędy. I do Celadon, bo w Celadon mogą być rzeczy do zakupienia. Różne fajne, ciekawe. No Boże, Boże. Więc lecimy do Saffron najpierw może. Czy Silfko będzie działało? Bardzo dobrze, Luna. Bardzo to doceniam. A, nie możemy tu wjechać. Dobra, czyli Silfko jest też nieczynne. Okej. Okay. Dobra, w takim razie może Celadon jeszcze by się udało szybko zrobić. Odbębnić. Zamknięte przejście, bo rzezimieszki. Oj, Poliwirlu, ty się staraj stać Politoadem, bo to Politoad jest tak dojebany w tej grze, stary. O, panie. Pam pam param, pararam pam pam. Pam pam param. Mr. Game. No. Mr. Mime Eevee Porygon. Nie chcę twojego hidden power. Co ja chcę? To ja chcę Jima. Myślę, że już Jima byśmy mogli zrobić tak od razu z buta from shoe. I byśmy od razu na tym skończyli dzisiaj. Ta, jest dalej stary facet, który się patrzy na silne trenerki. Tak, tak. No dobra, to byłby Erika, tak. Czwarty gym. Czwarty z ośmiu. Na jednym streamie byśmy ogarnęli cztery gymy. Czyli myślę, że na przyszłym to już byśmy naprawdę zmierzali do końca. Senior and Junior Joe and Max. Umbreon. O, Umbreon. Nice. Aerobas ładnie tutaj pokosił. Boże, jeszcze Justus się spojrzał. Najgorzej. Ale dobra. Mamy full restory. Powinienem full heal też w sumie kupić, bo byłyby łatwiejsze w użyciu. Na pewno tańsze w użyciu. A nie chce mi się wracać w sumie do gyma. Chcę, żeby to w miarę szybko poszło. Co ja robię najlepszego? Okej, okay, Sirius, jak ja tam przeszedłem? Tędy, tędy i tędy, no. Azelf, no proszę. Poison, kurwa, powder, twoja mać była. Are you serious? Under the water. Napiona jest pan niezbyt efektywny. Fast asleep, dark pulse, dobra. A wkurzające poki tutaj są. Corsola. Get fucked!
Get fucked. I pokonane. Łatwo. Dobra, Euskles, nie jesteś na tyle drogi mi, żebym używał na tobie drugiego Floristora. Nie. Przemęczysz się. Przeżyjesz przecież. Zjedźmy tędy. Znaczy chciałbym. Nie, no tędy sobie pójdziemy normalnie, nie? Luminion? Ale na 49 poziomie, co? Jest to jedyny Pokémon, co nie świadczy za dobrze o możliwościach tej drużyny. Czy jeszcze mi jacyś trenerzy zostaje? Nie wygląda. Chyba prosto już do Eriki idziemy. A to nie jest Erika, Boże. Nieważne. Boss Donna. Już Istri był wrażliwy na lód, to pamiętam. Bo Aurora. Glaceon. Ujujuj! I got wrecked. Cross rate. Boże, not very effective. Okej, zdaje się, że mamy coś skutecznego. W miarę. Przejdziemy tędy, tutaj cut. I to powinna być Erika, a to znaczy, że zapis, i to znaczy, że żabol. Ciekawe, jaki ono ma team. Co ono ma za ciekawe poksy. Żabol, Ohoh i Benis, może taka będzie startowa trójka. Esteban! Mr. Mime'em na start. Szybki jest. I silny w miarę. Ale to był na szczęście kryt. Miltank! O Jezus Maria! O kurczę, zostaje w pierdol. Nightshade, the claws of Huech! Zostaje w pierdol od Miltanka, kurde. Whitney vibes. Ten Nightshade mi bardzo sieka mocno. Na szczęście spalił się ten Miltank. Damn you, huach! Lunaton na 56, o mój Boże. Silne. O, Earth Power, super effective, super. O Jezus Maria. O, będzie ciężko. Ten. O Jezu. Ale się podpaliłem. Full restore, come on, come on. Bogotik jeszcze może to pociągnąć, bo on ma double kick, który jest super effective. What the fuck? Drugi full restore? I Stantler, ostatni Pokémon. I kolejny full restore musi zostać zużyty. Żabol kieruje jak zwykle. Najtrudniejszy gym jak na razie. I tam 19. Całkiem silna walka, całkiem dobra walka. Nie była jakoś bardzo problemowa, to dlatego, że mieliśmy itemy lecznicze. Ingrain było tym ruchem, który nam dała. Też nic ciekawego w sumie. Dobra, let's go out. Jak jest teraz stąd wyjdę z tego labiryntu? Nic jakoś bardzo skomplikowanego chyba nie powinno być. I dobra, to by było, słuchajcie, na dzisiaj tyle.
To by było na dzisiaj tyle, jeżeli chodzi o nasze pokemonowe przygody. 4 gymy w Kanto na jednym streamie, 4 zostały. Także uważam, że bilans jest ponadprzeciętny. I myślę, że już na następnym streamie przy uczestnictwie Dim uda nam się skończyć wszystkie gymy i no... Nie wiem, podejść może do tego Reda, zobaczyć co ma i skończyć serię raczej, skończyć już randomizer jako taki. Bo myślę, że zobaczymy wszystko, co bym chciał, żebyśmy zobaczyli. I przejdziemy do rzeczy... innych ciekawych. Metal Gearów, bądź też Soników, w zależności od tego, co pierwszy padnie. Ale jeżeli za tydzień padnie randomizer, no to Metal Geary. Bo Lilie na pewno nie padną w tym tygodniu przez to, że mamy streama ze słuchania Pixel Remastera, szóstki. No dobra, na razie to było na tyle. Zatem ja pozwolę się pożegnać w taki cywilizowany, kulturalny sposób. Mianowicie outro songiem, który nie leci. Dobre Seba, dobre, dobra robota. Super, okejkę daję. No cóż. Widzimy się we czwartek, słyszymy się we czwartek, ale będzie słuchania. Ale będzie. Myślę, że będzie całkiem przyjemna podróż. Muzyczna przez świat Finala szóstki. To było na tyle na dziś. Gra dla was w wersji. Trzymajcie się ciepło. Cześć.